mistrzu powstał po to, aby sport i muzyka hip-hopowa łączyły się razem. Jak wiecie, nie tak dawno powstał duży problem w Polsce związany ze zjawiskiem dopalaczy. I chciałbym powiedzieć, że dlatego mam ogromny szacunek do gminy Gorlice, do burmistrza gminy Gorlice, do Sanepidu, który tutaj także działa, za to, że całą tą kampanię ogólnopolską i tą naszą mniejszą małopolską wsparli. I chcę, żebyście wiedzieli, że organizatorzy dzisiejszej gali nie tylko postawili na to, aby to było komercyjne widowisko, ale zadbali także o to, abyśmy wszyscy stworzyli tutaj spektakl właśnie w duchu rozwoju osobistego, aby przeciwdziałać tym wszystkim sprawom, które mogą spowodować to, że młodzi ludzie, którzy mogliby się stać mistrzami. Fajna gala, super, oby tak dalej. Kuść, muszę popracować nad gardą, często mi opada, ale do przodu. Wyczerpująca walka cały czas w klinczu. No, była ciężka, ale przerabiamy to na treningach wszystko, także powinienem być do tego przygotowany. Ja tak jak mówiłem, no choroba trochę osłabiła mój organizm. Ta gala miała być jako taki przetarcie z pani. Jest dobra, myślę, że kondycja i pierwsza walka, pierwsza wygrana. Gratuluję jeszcze raz. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia na kolejnej gali. Dziękuję bardzo wam i sponsorom.
świetna gala. Dziękuję tutaj moim sponsorom, którzy mnie bacznie wspierali w dążeniu do tego sukcesu. Tak jak mówię, to jest moja pierwsza walka zawodowa i chciałem podziękować też kibicom. Sporty walki to jest coś więcej niż tylko trening, to jest po prostu takie całe życie. Wymarzony debiut, wygrana. Tobie dziękuję, a my za chwilę wracamy na ring. Dziękuję. Prawy, prosty, lewy low kick i punktować, chodzić na nogach i no i wygrać walkę, nie? Co się udało. No właśnie, tutaj owacyjnie przyjęty werdykt. No, fajnie, no bo jest dużo znajomych, szkoła, treningi, no w końcu to jest praktycznie jak moje miasto, nie? No to musiało być dużo kibiców. Dzięki wielkie jeszcze raz w takim razie. W treningach i w walkach nie wyszło to nawet co najgorzej pod względem kondycyjnym, także jestem zadowolony, ale jak zawsze jest jeszcze dużo elementów do poprawy, także jest na czym pracować. Kiedy kopałem lała, on zmienił pozycję, no i zamiast w nogę trafiło to tam, gdzie nie powinno, no ale to też się zdarza. I dużo chyba znajomych przyszło na galę. Tak, dużo znajomych, rodzice, rodzina, znajomi z pracy, także dziękuję wszystkim bardzo za doping, fajnie, że przyjechaliście, super wsparcie i mam nadzieję, że na następnych walkach będzie was jeszcze więcej i damy jeszcze lepszą walkę.
krótka walka. Weszło kolano, zdaje się. Tak, weszło kolano. Taktyczne założenie było, że pracujemy dużo kolanami. Mój trener, wspaniały trener Łukasz Pławecki, zawsze mi tak każe agresywnie. Jeden krok do tyłu, to wtedy dwa do przodu. Czułem. Tak, jestem zadowolony, że to się wcześniej nawet skończyło. Bardzo się cieszę z tego powodu. Myślę, że były bardzo mocno odczuwane przez moją przeciwniczkę. Zresztą no dzięki nim zakończyłam walkę, prawda? Dwa liczenia także przez low kick, także super. Przyjechali moi kibice z Pstrągowej, z Rzeszowa, osoby, które ze mną trenują, którym prowadzę ja treningi. Był także zaprzyjaźniony klub z Nowego Sącza, Halny Nowy Sącz. No bardzo dużo znajomych, w tej Gorlicach też mam dużo znajomych, także no super, cieszę się, że taki mocny doping. Bardzo Iwona dziękuję, leć odpoczywaj i kolejnej udanej walki. Dzięki, pozdrawiam serdecznie, cześć. Czasami nie wszyscy, nie wszędzie są środki, żeby imprezy robić mocno komercyjne, ale sami zobaczcie, jak wygląda dzisiejsza gala. To nie są jakieś średniowe, komercyjne walki, są ludzie, którzy mają ducha sportu. Sport przeciwko dopalaczom chyba rozwija coraz większe kręgi. No, trzeba przyznać, że tak, zainteresowały się akurat naszymi działaniami różne urzędy. Mamy wsparcie Urzędu Marszałkowskiego, wojewódzkich stacji sanepidu, tutaj w Gorlicach, w Krakowie, w całej Małopolsce. Wiemy, że także ministerstwa, przeróżne urzędy w Piasecznie, w Warszawie, gdzieś w województwie świętokrzyskim. Coraz więcej sygnałów, szkoły chcą robić z nami warsztaty, a my chcemy nakręcać ludzi do tego, żeby kreowali modę na sport, modę na rozwój osobisty. Bo wydaje mi się, że można oczywiście straszyć, mówić jakie to są skutki, jak ktoś się po prostu niszczy, a trzeba powiedzieć, że dopalacze to nie jest znany narkotyk, tylko są nowe związki chemiczne. Żaden lekarz jeszcze nie ma pojęcia, jak po używaniu takich dopalaczy będzie się człowiek zachowywał po paru latach. Wiemy już z autopsji ludzi, że trochę tych wypadków różnych było i wiadomo jest też to, że ci, którzy tym handlują, nie biorą proporcji pod uwagę i nie jest im, że tak powiem, liczy się dla nich kasa, a nie zdrowie, także no, trzeba coś z tym zrobić. Jest nam miło, że mogliśmy połączyć aspekt hip-hopowy z takim pięknym wieczorem walk, bo mimo, że nie jest to, może to jest pierwsza gala w Gorlicach i że nie jest to jeszcze UFC, to trzeba przyznać, że poziom walk jest naprawdę wysoki. No i moc kibiców. No moc kibiców, jak widzicie, nie wiem na ile kamera pokazuje, ale za nami jest tutaj kilkaset, jak nie tysiąc osób.
cały ośrodek sportu, rekreacji wypełniony. Także masakra, wielki szacunek dla ludzi w Gorlicach, jesteście wspaniali, trzeba promować takie rzeczy. Dzięki Roman, wracamy na ring. Dziękuję, wracamy do walk. Marcin, gratulacje. Dziękuję bardzo. Pełna dominacja. Tak, ciężko trenowałem. Wierzyłem w zwycięstwo. Wiedziałem, że będę dominował i spełniłem swoje zadanie. Co tak naprawdę ustawiło walkę, twoim zdaniem? Myślę, że dobre przygotowanie. Dobre nastawienie, bardzo dobre nastawienie, bo już 3 tygodnie przed walką już wiedziałem, że przyjadę tutaj i dam z siebie wszystko. Przeciwnik już nie miał sił, ale twardy z niego gość. Nie powiem. No, potrafił przyjąć, nie chciał paść. Potrafił, powiedział mi po walce, że mocno bije. Thank you.
gratuluję wygranej walki. Dziękuję. Praktycznie 3 rundy dominacji. Tak jest, tylko no tutaj niestety muszę troszkę jakby umniejszyć swoją wygraną, ponieważ było dużo rotacji z zawodnikami. Wielki szacunek dla Artura, że się zgodził tak naprawdę na walkę ponad tydzień przed. Miał troszkę mniej czasu, ja dużo dłużej się przygotowywałem. Wiedziałem, że będę miał bardzo dobrego zawodnika. Była jednak zmiana, ktoś wypadł. I jeszcze raz chciałbym podziękować Arturowi, że się zgodził. Naprawdę ogromny szacunek dla niego. Usilnie próbowałem go wykończyć, nie udało się. Naprawdę podziwiam go. Dużo przyjął, myślę, że to będzie mu się w kilka tygodni mu się będzie utrzymywać ta walka. Ale naprawdę podziwiam. Bardzo, bardzo, bardzo twardy gość. Bardzo dobra psychika.